Dobry wieczór. Związałem się z ruchem Solidarność i pozostałem wierny jego ideałom, bo widzę w nim ratunek przed jałową samotnością, przed pustką, która czeka każdego. To cytat z książki zatytułowanej Powtórka z całości, która ukazała się w wydawnictwie Zebra. Autorem książki jest Andrzej Wajda. Pan Andrzej Wajda po 8 latach jest gościem w naszym studiu. Witam pana bardzo serdecznie. Proszę pana, w ostatnim rozdziale tejże książki pisze pan, że filmy krajów socjalistycznych nikogo na Zachodzie dziś nie interesują. Wydaje mi się jednak, że sukcesy pańskich filmów i sukcesy filmów pana kolegów no przeczą jakby tej tezie. Czy pan się z tym zgodzi? Wie pani, najpierw nim się zgodzę z panią albo nie, to muszę powiedzieć, dlaczego przez 8 lat nie pokazywałem się w tym miejscu. Po prostu nie bardzo, a nawet nie bardzo, a całkowicie nie godziłem się z tym, co mówi telewizja i co mówiliście przez 8 lat, dlatego nie zjawiałem się tutaj w tym studio. A na pytanie o sukces polskich filmów odpowiem pani tak. Zależy, jakiego sukcesu się szuka. Ja szukałem zawsze sukcesu maksymalnego. Myślę, że to nie zupełnie jest tak, że nasze filmy nie interesują. Przynajmniej kiedyś interesowały bardziej niż dzisiaj. Myślę, że zmieniła się całkowicie publiczność w kinie, że dzisiaj bardziej robi się filmy dla dzieci, dla młodzieży i że taka publiczność przede wszystkim pojawia się dzisiaj w masowych kinach i nasze filmy nie bardzo dla tej publiczności się nadają. Nasze filmy były zwrócone przede wszystkim do inteligencji. Bardziej może do inteligencji polskiej, ale znajdowały filmy i moje, i moich kolegów, odbiorców na całym świecie. Z tym, że trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, że nigdy nie była to wielka dystrybucja światowa. Zawsze były to setki tysięcy ludzi, a nigdy miliony, które zgarniają filmy zrobione dla tych milionów. Proszę pana, w tejże książce mówi pan, że w pracy reżysera są dwa bardzo ważne momenty. Pierwszy moment to ten, kiedy reżyser wie, jaki chce robić film i o czym. I drugi to jest moment wyboru aktorów. Domyślam się, że w pracy nad swoim najnowszym filmem te dwa momenty ma pan już za sobą. Tak, ja rozpocząłem realizację filmu Doktor Korczak według scenariusza Agnieszki Holland. Główną rolę gra Wojciech Przoniak, z którym wielokrotnie spotkałem się i w filmie, i w teatrze, co jest nie bez znaczenia. Uważałem, że on jest aktorem, który może z tą niebywale trudną i skomplikowaną rolą najlepiej poradzić sobie z tych aktorów, których ja znam. A ponieważ chciałem zrobić film polski, więc szukałem kogoś, kto mówi po polsku. Proszę pana, wchodząc do studia, powiedział pan, iż przychodzi prosto z posiedzenia Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Tak. Właśnie skończyło się pół godziny temu. Mówiliśmy przede wszystkim, ja przynajmniej mówiłem o tym, że nie jesteśmy zadowoleni z telewizji. Te przemiany, które nastąpiły, nie są wystarczające. Wydaje nam się, że telewizja ciągle w jakimś stopniu, a może w większym niż byśmy tego chcieli, pozostaje taką telewizją, jak była dotychczas i myślę, że muszą nastąpić jakieś zmiany. Tego domagają się moi wyborcy z okręgu suwalskiego, tego domagają się ode mnie jako senatora również środowisko artystyczne. Myślę, że telewizja musi jednak spojrzeć bardziej krytycznie na swoją dotychczasową działalność i że nowy prezes powinien jej w tym dopomóc. Czy można krótko powiedzieć, w jakim kierunku te zmiany miałyby iść, czy to trudne? No myślę, że przede wszystkim, wie pani, ja rozumiem, że można zmieniać zdanie, ale pewne twarze nie powinny zmieniać tego zdania na ekranie telewizora przed nami.